trochę za szybko ta konferencja. Mam nadzieję, że uspokoję swoje nerwy ze względu na to, że nie jestem zadowolony przede wszystkim z wyniku. Uważam, że to był mecz jednostronny. Mieliśmy mnóstwo sytuacji, przewagę przy piłce. Nie potrafiliśmy strzelić bramki zwycięskiej, ale najpierw ją straciliśmy źle, że weszliśmy w mecz po raz kolejny. Trzeba się nad tym po prostu troszkę zastanowić. Wiedzieliśmy dokładnie po analizie i tak samo się stało, jak rekord broni, jak rekord gra. Rzeczywiście tych sytuacji wybronionych sporo. My z remisu się absolutnie nie cieszymy. Natomiast chcę zwrócić się o jednej sytuacji. W meczu z Chojniczanką, w który był niedawno, bo dwie kolejki temu, sędziował ten sam pan sędzia. No i mieliśmy dużo tam sytuacji kontrowersyjnych, niezadowolenia. Myślę, że główne takie rzeczy to tam były trzy rzuty karne oczywiście, których niestety nie udało się, nawet zawodnik wybił pięścią, co mamy na materiale telewizyjnym poza linię na rzut rożny i był rzut rożny zamiast karnego. No i dla higieny, jak zobaczyliśmy, że znowu w meczu z rekordem jestem pan sędzia po dwóch tygodniach, a to był czwartek, nie zdążyliśmy się, nie napisaliśmy jeszcze pisma, ale chcieliśmy po prostu dla higieny i przyzwoitości zmienić sędziego. Nie dla nas, że nam źle posędziował, że nam nie wyszło, tylko żeby nie nakładać na niego presji, żeby on miał komfort w tym, bo to jest też sędzia, który się rozwija. Rozmawiał dyrektor sportowy Sebastian Przyrocki z szefem Polskiego Kolegium Sędziów w piątek i mówił, że były takie sytuacje. Pan przewodniczący podjął taką decyzję, żeby sędziego nie zmieniać. No i efekt jest taki, że po końcowym gwizdku powiedziałem do sędziego technicznego, będąc w strefie, wychodząc ze strefy, ale nie na boisko, więc teraz zobaczymy, co tam będzie opisane, że tak jak wtedy doliczacie 3 minuty, a jest ileś przerw w grze, ileś sytuacji, że leżą zawodnicy, że wtedy zrobiliśmy 10 zmian, tutaj nie wiem, nie pamiętam, ile zrobił rekord, my zrobiliśmy 4, 5 też, my 5 zmian, więc tych zmian było mnóstwo i tylko czas 3 minuty doliczone, za to dostałem czerwoną kartkę, kompletnie tego nie rozumiem. Nie wiem, po prostu jestem tym oburzony. Przez 30 lat nie widziałem czegoś takiego. Nikomu nie ubliżyłem, absolutnie nie mam sobie nic kompletnie do zarzucenia, natomiast przykro, że tak się dzieje i myślę, że nikt by z tego tytułu nie był zadowolony. My jako zespół nie jesteśmy zadowoleni, to widać w szatni. Ten punkt dopisujemy w tabeli, bo w końcowym rozrachunku na pewno może mieć jakieś znaczenie, ale przyjechaliśmy tutaj wygrać i tak się ten mecz ułożył. Niestety dla nas to sukces nie jest i my wracamy niestety z punktem do domu. Dziękuję. Ja na początku w takim razie też o sędziach. Ostatni mecz z Polonią Bytą, który przegraliśmy 5-1 u nich. Sędziował nam ten sam sędzia i dostałem czerwoną kartkę w 40 minucie bodajże. Drugą żółtą za oklaskiwanie decyzji sędziego. Też był podyktowany rzut karny przeciwko nam, a nawet chyba dwa rzuty karne. I dzisiaj jakby chciałem trochę stanąć, nie dlatego, że rekord się cieszy, że zdobył punkt, broń Boże, ale ja jakby nie widziałem tutaj sytuacji, w których sędziowie w jakikolwiek sposób oszukali przeciwnika. Także no myślę, że to było sędziowanie na dobrym poziomie, a też mam zadrę w sercu, że ostatnio wyleciałem na Polonii Bytom, ale traktuję to jako lekcję i trochę inne zarządzanie sędziami, ale to jakby tylko tutaj o sędziach. Tak jak wspomniałem w swojej wypowiedzi, nie jesteśmy zadowoleni z tego jednego punktu. Z ogromnym szacunkiem oczywiście chcę się wypowiadać w stronę trenera, który robi świetną robotę w Pogoni. Ma świetnych zawodników, bardzo dobrze grających w piłkę, mających plan taktyczny. Ale my ten plan taktyczny znaliśmy, zmieniliśmy trochę ustawienie, jeśli chodzi o obronę wysoką, bo przeciwnik otwierał na czwórkę i chcieliśmy atakować dwoma dziewiątkami, a w bocznym sektorze przesuwać ósemki i to funkcjonowało. Nie zgodzę się z tym, że było to jednostronne spotkanie, bo sytuacje meczowe my też mieliśmy, może mniej, nie wiem, teraz nie mam statystyk przed sobą, będę przygotowany na jutro, ale też mieliśmy swoje sytuacje i też mogliśmy zdobyć bramkę, także a jeśli chodzi o przedłużenie czasu gry, to jeden drugi zespół uważam miał 90 minut na to, żeby po prostu wygrać mecz
I tutaj jakby nie chcę dyskutować z czasem, czy powinno być 5 minut przedłużone, czy 3 minuty. Plan był taki, że jeśli przeciwnik nas minie w obronie wysokiej, to my zjeżdżamy do obrony niskiej. Będąc w obronie niskiej, oczywiście posiadanie piłki po strony Pogoni, ale tutaj ogromny szacunek dla przeciwnika za robotę, którą wykonują i co grają. Na pewno w duży sposób względem ostatniego meczu z Olimpią Elbląg, w którym przeciwnik miał 28 dośrodkowań w pole karne. Też nie mam statystyk przed sobą, ale myślę, że bardzo mocno ograniczyliśmy tą liczbę, że było tych dośrodkowań po prostu mniej w tym meczu i taki był plan. Prowadziliśmy również obniżone nasze wahadła w drugiej połowie, zmieniliśmy wahadła, graliśmy wahadłami z drugą nogą, którzy robili sztuczkę włoską, graj na Świderskiego, Pogoń w żaden sposób sobie z tym nie radziła, a my mieliśmy swoje sytuacje, grając właśnie na dziewiątkę i rozpoczynając atak szybki. Wiedzieliśmy, że atak szybki Pogoni jest bardzo mocny, ale też nie mamy sobie czego zabierać, bo też z ataku szybkiego wiele bramek w tej drugiej lidze strzeliliśmy. Dziękuję swoim zawodnikom za to, że świetnie zrealizowali plan. Jeśli to był nasz słaby mecz, no to słabo zrealizowali ten plan, ale indywidualnie naprawdę Apolinarski, bardzo mocno wykluczony przez Kasprzaka, pierwszej połowie przez Kamińskiego i to nam bardzo mocno i dużo dało. Myślę, że zbudowało to pewność na kolejny mecz wśród tych chłopaków. Dziękuję panowie za wykonany mecz i gratuluję tego jednego punktu, jeśli można mówić o jakichkolwiek gratulacjach. Zbieramy oddech i plan na derby Podbeskidzia, na derby Bielska, przez ten cały tydzień. Dziękuję.